Dzisiaj fatalnie to się wszystko zaczęło. Wstałem połamany z dnia wczorajszego. Nie ma szkoły, jest niedziela, to myślę sobie, że może parę rzeczy dziś zrobię. Śniadanie w restauracji, nie mam pieniędzy. Poniekąd nasza rodzina żyje w nędzy. To wszystko, na co nam dzisiaj wystarcza. Rano chleb z masłem i dżemem z tego miesiąca. Leżę, patrzę w sufit, wspominki ze szkoły. Ci wszyscy nauczyciele plotą pierdoły. Jedyne, co pamiętam po tylu latach ich pracy, to, że wojnę wygrali Polacy. Brak słońca za chmurami, chyba też go nie ma. Dlaczego w tym dniu zawsze taka pogoda? To jest powód mojego zdenerwowania. Nie mogę istnieć bez narzekania. Powiedział: ja ci pomogę, skombinuję ci gnata, strzelaj i w drogę. To wszystko jednak działo się w pijackim zwidzie. Nic nie pamiętam, więc się nie wstydzę. Imieniny koleżanki ze starszej klasy. Ostatnie co pamiętam to jej czyste włosy, które chyba umyła pierwszy raz od pół roku. I to, że ciągnęła mnie do swego pokoju. Przedtem jeszcze były zdania podzielone. Po dzienniku na pierwszym Sylwester Stallone. Na drugim programie mecz międzypaństwowy. Aż to była kłótnia, niespokojne rozmowy. Tak, 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 telewizor był włączony. Tylko że bez dźwięku, bo z drugiej strony głośno grał magnetofon kasetowy. Potem przestał grać, ktoś go zrzucił na podłogę. Ja i moi rodzice to nasza rodzina. Bogu dzięki, że więcej nas nie ma. Gdyby nas było więcej w tym mieszkaniu małym, to myślę, że byśmy się pozabijali. Teraz, gdy siedzę przed telewizorem, moi rodzice stoją pewnie pod kościołem. Bo kościół mały i nie każdy się zmieści, ale mają zbudować większy w naszym mieście. Ksiądz, gdy chodził po mieszkaniach z opłatkiem, prosił właśnie na ten kościół o datki. A potem się zapytał, patrząc w oczy mi z bliska: synu, ilu apostołów znasz imienia i nazwiska? Zacząłem wymieniać, lecz znałem tylko czterech. Gdybyś nie uciekał z katechezy, znałbyś wszystkich. Ty uciekasz z religii? Mama oczy zasłania, nie mogę istnieć bez narzekania. Rusz głową! Mi mówią, a ja nie mogę nawet ruszyć ręką. Rusz głową! Mi mówią, a ja nie mogę nawet ruszyć nogą. Boże mój, co za gnój. Tak więc siedzę znów w fotelu, już się umyłem. Och, jak dawno książki nie czytałem, ale słowo opisane do mnie nie przemawia. Bliższy organizm to telewizja. Ciekawy jestem, co dziś będzie na obiad. Co by nie było, to i tak nie mam wyjścia. Słyszę dźwięk kluczy za mną w przedpokoju, a więc rodzice wrócili już do domu. Tata się pyta: co dopiero wstałeś, a właściwie to o której do domu wróciłeś? Było po 10:00, na szybko mu zmyślam. Przecież mówiłem, że niewiele pamiętam. Mama stoi w kuchni i gotuje zupę. Po co ten wysiłek? Ja nie rozumiem. Siedzę, nic nie mówię, a tata ją pogania. Jest w złym humorze, nie jadł od rana. To już po obiedzie, może wyjdę na powietrze. Wstań i się ubierz, ale mi się nie chce. Ojciec na kanapie już zasnął z gazetą. Mama myje gary pod gorącą wodę. Jutro w szkole, od rana warsztaty. Trzeba stać wcześniej i iść kawał drogi. Ale na warsztatach to przynajmniej jest wesoło. Ostatnio wsadziliśmy komuś palec w imadło. Padł nauczyciel i pyta się: który? Nikt się nie przyznał, nie jesteśmy głupi. Za karę zostaniecie jeszcze tutaj 2 godziny i zreperujecie silnik od mojej syreny. Myślę, wykorzystywanie swego stanowiska to jest, ale bałem się odezwać. Jestem bezwolny, bez swojego zdania. Nie mogę istnieć bez narzekania. Fatalnie to się wszystko zaczęło. Wstałem połamany z dnia wczorajszego. Nie ma szkoły, jest niedziela, to myślę sobie, że może parę rzeczy dziś zrobię. Śniadanie w restauracji? Nie, nie mam pieniędzy. Poniekąd nasza rodzina żyje w nędzy. To wszystko, na co nam dzisiaj wystarcza. Rano chleb z masłem i dżemem sprzed miesiąca. Leżę, patrzę w sufit, wspominki ze szkoły. Ci wszyscy nauczyciele pieprzą pierdoły. Jedyne, co pamiętam po tylu latach ich pracy, to, że wojnę wygrali Polacy. Brak słońca za chmurami, chyba też go nie ma. Dlaczego w tym dniu zawsze taka pogoda? To był główny powód początku końca. Znowu niedziela, znowu bez słońca. To już późny wieczór i kończy się niedziela. I właściwie to wstałem tylko 3 razy z fotela. I nagle wymyśliłem, że gdy skończę szkołę, pojadę do Stanów Zjednoczonych na stałe. Pod gwiaździstym sztandarem serce urasta. Widziałem to na wielu, wielu filmach. I z wolnym czasem można wiele zrobić tam. Być tak white anglosaxon protestant. Ale póki co siedzę tutaj, taty nie ma. Mama pierze w łazience, słyszę leci woda. A ja siedzę w fotelu tak jak każdą niedzielę i patrzę
patrzę w telewizję, dziś są 4 seriale. Jeszcze 3 godziny i położę się spać. Ojciec wróci na rauszu, mama jeszcze będzie prać. Tutaj nie ma życia dla takiego jak ja. Nie mogę istnieć bez narzekania. Rusz głową! Mi mówią, a ja nie mogę nawet ruszyć ręką. Rusz głową! Mi mówią, a mi się nie chce nawet ruszyć nogą. Boże mój! Co za gnój! Leżę w łóżku, w piżamie i dłubię w nosie. To jedno mi odprężenie przynosi. Cały program w telewizji został obejrzany. Miałem rację, tata wrócił pijany. Zwalił się do łóżka i w ubraniu leży. Ja słyszę, że mama ciągle pierze. W sumie ma z nim życie przechlapane. Ale nic nie mówi, tylko wstaje nad ranem i robi mu śniadania, bo on przecież pracuje. I chyba myśli, że nas wszystkich utrzymuje. Ale w domu mamie nie pomoże w niczym. Mówi, że po pracy czuje się zmęczony. No ale mama też pracuje. I myślę sobie, jak to będzie wyglądało, kiedy ona nic nie zrobi. Ale tata nie dopuszcza do siebie tej myśli. On się martwi, co będzie w telewizji. Ja pamiętam, byłem młodszy, to bawili się do rana na wesołych przyjęciach u wujka Stefana. Ale odkąd wujek Stefan umarł na raka, siedzenie w domu to ich główna rozrywka. A ja leżę w łóżku i myślę, co robić, by się z letargu w końcu wydobyć. Przyczepiłem się dlatego do pomysłu wyjazdu, bo tak zrobił mój sąsiad, ale on był po wojsku. Szkoła zawodowa twoim drugim domem. I nie wiem, gdzie bezbarwni, w domu czy w szkole. Ale czasem trafi się dzień odmienny. To wtedy, gdy idziemy z kuzynami na wagary. Strach mnie bierze, gdy pomyślę, życie mam tak spędzić, jak ci ludzie w tym mieście, którędy. Tylko 2 pociągi przejeżdżają w ciągu dnia. Nie mogę istnieć bez narzekania. Rusz głową! Mi mówią, a ja nie mogę nawet ruszyć ręką. Rusz głową! Mi mówią, a mi się nie chce nawet ruszyć nogą. Rusz głową! Mi mówią, a mi się nie chce nawet ruszyć ręką. Rusz głową! Mi mówią, nie mogę istnieć bez narzekania.